Witam serdecznie. Chciałem Ci zaprezentować, w jaki sposób ja po strzelnicy czyszczę broń. Miałem tego filmu nie robić, ale po prostu, co po niektórzy moi widzowie, zwłaszcza jeden, który się bardzo upierał, bym zrobił ten film. Chciałbym zrobił ten film, więc go robię. Niestety broń nie jest brudna, nie jest przestrzelona, ale po prostu nie wiem, kiedy pojadę na strzelnicę, bo chwilowo po prostu nie mam czasu. Może powiem Wam w ten sposób, co robię tuż po strzelaniu jeszcze na strzelnicy. Na strzelnicy, jak wystrzelę sobie już wszystkie bębenki, wyciągam bębenek. Zamykam to w ten sposób. Spsikuję olejem ten pręt, te okolice. Tutaj spsikuję olejem. Do środka troszkę oleju psikam i do lufy. Oczywiście tutaj też do bębenka psikam oleju i oczywiście w puste komory. Niestety nie pokażę Wam, jak czyszczę bębenek z powodu takiego, jak widzicie, no jest załadowany, a nie będę go rozładowywać. Bębenek czyszczę razem z bronią, czyli zademonstruję Wam, jak to później wygląda. Oczywiście kominki wykręcam za każdym razem i po umyciu ich smaruję, następnie je wycieram do sucha. Tutaj w środku po prostu kupuję sobie, może Wam pokażę. Po umyciu już i w montowaniu kominków biorę sobie wykałaczkę i wkładam ją, ona akurat mi pasuje na wymiar. Żeby nie reklamować, są to wykałaczki Andrzeja Niezbędnego. Przed każdym wkręceniem kominków do bębenka, oczywiście po umyciu, używam takiego smaru ceramicznego. To jest bardzo mała tubka, ale ja go kupiłem wraz z bronią i nawet nie wiem, czy 10% tego zużyłem, bo to dosłownie ciut-ciut się nakłada, rozsmarowuje się na gwincie, wkręcamy, a później nie mamy problemu przy rozkręceniu. Nigdy nie miałem problemu z kominkami, by je wykręcić. Wrócę do tego spsikania olejem jeszcze na strzelnicy. Po prostu ten olej trochę nam już rozpuści tą sadzę i ten smar, bo zależy, czym tam kulki bierzecie i zabezpieczacie, czy woskiem, czy jakimś smarem kupnym, czy sami robicie. Po prostu tą sadzę nam troszkę rozmoczy, będzie nam później łatwiej to umyć. Dlatego spsikuję tuż po strzelaniu olejem, zawijam szmatę, wkładam do swojej skrzyneczki i wracam tak do domu. Oczywiście mycia broni nie odkładam na jutro czy na pojutrze, tylko maksymalnie, powiedzmy, nie wiem, z 6 godzin, czyli powiedzmy byłem w południe na strzelnicy i wieczorem sobie myję przy jakiejś szklaneczce czegoś dobrego. Traktuję to po prostu jak wieczorne, nie wiem, rozwiązywanie krzyżówek. Jak ktoś nie lubi w ten sposób, jak ja, rozwiązywać krzyżówki, ta broń nie jest dla niego. Dobrze, przejdźmy do rozbiórki. Używam oczywiście standardowego klucza. Osobiście proponuję tutaj, jak widzicie, troszeczkę sobie wyszlifowałem, bo ten klucz bez wyszlifowania on ma bardzo ostre ranty. Te ostre ranty bardzo kaleczą kominki, a zrobiłem sobie tutaj tak na bardziej płasko, czyli kominek nie jest, że tak powiem, takim ostrym pchany, tylko bardziej płaskim. Nie niszczy się. Dlatego sobie tutaj troszkę to topilnikiem zjechałem. I używam sobie takiego małego śrubokręcika do tych mniejszych śrubek. Rozbierzemy. Śrub nie skręcam jakoś na siłę, żeby ta broń była na sztywno jakoś poskręcana. Po prostu lekko jak dociskam, tuż po dojściu śruby do końca, leciutko dociskam, dosłownie, nie wiem, no,
Ciut, ciut. Tutaj dla nowicjuszy tu macie taki bolczyk, żeby wam nie wypadł. Śruba do regulacji napięcia sprężyny. No jak widziałem na innych filmach, mniej więcej w ten sposób ludzie już czyszczą Remingtony i inne rewolwery, bo po prostu ściągają drewno, by ono nie napuchło wodą i w ten sposób jest myte. Nie potępią, absolutnie. Mój na jakieś 4000 kul nigdy mnie nie zawiódł. Z doświadczenia po 14 bębenku, jak nacisnąłem spust, to cyngiel poleciał mi w ten sposób i gdzieś tu mi się zatrzymał. Tyle było osadzy. Po prostu nie nadawał się do strzału. Więc pokażę wam, w jaki sposób ja czyszczę i szykuję broń. Wyciągamy sprężynkę. Trochę mi niewygodnie, bo między rewolwerem stoi nóżka, gdzie trzyma po prostu. Mój aparat. Jak widzicie, nie mam jakiegoś tu większego wysiłku w odkręcaniu tych śrub. One nie są naprawdę mocno poskręcane. Sprężyna spustu i blokady bębna. Spust. Sprężyna blokady bębna. Ramię mechanizmu przesuwania bębna. Kurek. Jak mówiłem, tego nie wyciągnę, bo nie mogę. To jakby ktoś się zastanawiał, co to jest trochę folii aluminiowej, bo to mi kiedyś wypadło. Więc po prostu wcisnąłem tam folię i wbiłem to na ścisk. Ktoś powiedział, może to specjalnie chodziło, żeby wyciągnąć tą część, może, nie wiem, mi to nie przeszkadza w umyciu, a może nawet i lepiej, bo mi to po prostu nie wypadnie i przy zamykaniu
gdzieś mi nie wyskoczy. W ten sposób ja myję broń. Nie ma już tutaj nic innego. Dobrze, teraz pokażę Wam, w jaki sposób myję. Oczywiście do czyszczenia broni używam zwykłego, standardowego zestawu, który można nabyć w sklepie. Jak ktoś chce, może sobie go też sam stworzyć, nie ma problemu. Ta szczotka jest dokupiona, te małe szczoteczki są dokupione, ich używam do czyszczenia komór bębna. Tak, to wszystko jest tutaj w standardzie. Wkładamy do zlewu. Oczywiście to jeszcze powinny być bębenki i zalewamy wrzątkiem. Czemu wrzątkiem? A temu, żeby broń się nagrzała. Roztapia się ten tłuszcz, który jest tam w mniejszych takich zakamarkach. Wlewamy trochę specjalistycznego preparatu do czyszczenia broń, jakim jest płyn do garów. Nie żałujemy. Proponuję jakiś miętowy albo jakiś inny, ale nie cytrynowy, z powodu tam, że, takiego, że tam jest kwasek ten cytrynowy i może po prostu źle wpłynąć na naszą broń. W tej chwili zostawiamy broń, niech ona się nagrzeje, niech ten tłuszcz się tam roztopi, sadza, niech troszeczkę tam już nasiąknie, będzie nam po prostu później już lepiej ją myć. Po jakichś 2-3 minutach dolewamy wody do takiej temperatury, która nam pozwoli trzymać ręce w wodzie, ale żeby ta woda znowu za bardzo nam broni nie ostudziła, by po prostu później nam szybciej z niej woda odparowała. Abyście nie czekali te 2-3 minuty, to skróciłem filmik, dolewam teraz wody. Tak jak mówiłem, do temperatury takiej bym mógł trzymać ręce w wodzie. Tutaj był wlany wrzątek, więc trochę tej wody muszę tutaj wlać. O, woda jest bardzo, bardzo ciepła. I w ten sposób czyścimy. Ja do tego używam takiej szczoteczki z takim bąbelkiem. Można jakąś gąbkę użyć albo coś w tym rodzaju, tylko nie tym zielonym, byśmy po prostu sobie tej oksydy nie ściągnęli za bardzo. Ale że moja broń nie była przestrzelana, nie wystarczy ta szczotka, po prostu odświeżę ją. Uwierzcie mi, że w każdym zakamarku znajdziecie sadzę, więc warto w każdy zakamarek zajrzeć szczotką. Najwięcej będziecie mieć tutaj brudu, tutaj w środku, tak jak Wam pokazywałem, że praktycznie mechanizm przestał mi działać po jakichś 12-14 bębenkach. Zresztą przestrzelicie 14-15 bębenków, to sami zobaczycie. Jakby komuś coś takiego przydarzyło, to po prostu musicie zdjąć bębenek, naleć smaru, przestrzelić. No i moja propozycja już jest taka, żeby zaprzestać strzelania,
by po prostu nie mieć później jakichś tam problemów. Oczywiście to mycie będzie trochę szybsze, bo tak jak mówię, że broń tylko odświeżam, a nie czyszczę ją, ale mniej więcej takie czynności są, tylko że 3 razy dłużej. Dodatkowo jeszcze po każdym strzelaniu przejeżdżam przez lufę z 2-3 razy taką szczotką mosiężną, aby po prostu zlikwidować tam jakiś twardszy nalot, nagar albo resztki, powiedzmy, kul, w sensie ołowiu z kul. Tyle wystarczy. No chyba, że spojrzycie do środka i tam będzie nadal coś, to musicie tą akcję powtórzyć. Wody nie spuszczamy. Zaraz wam pokażę dlaczego. Wyciągam sobie broń. Płuczę. Najlepiej w ciepłej wodzie. Muszę powiedzieć, że Uberti bardzo fajną oksydę robi, jeśli chodzi o czarny kolor. Ona jest wręcz taka, podchodzi pod granat. Jak dobrze opłukaliśmy, teraz ją wycieramy. Dorzuciłem troszkę więcej światła, byście widzieli, o co chodzi. Nie musimy to jakoś bardzo, bardzo, bardzo dokładnie tej wody usuwać, z powodu takiego, że nie usuniemy. Szmata przyjmuje tyle, ile chce. Dlatego od razu po umyciu, po co mi ta woda, będę psikać olejem. Ta woda mi po prostu pozwoli później zlew doczyścić, a ten olej osiądzie na wodzie. Oczywiście jak ktoś nie chce, to nie musi. Do lufy ile wejdzie. Nie bójmy się oleju na dłoni, z powodu takiego, że ten olej też zabezpieczy nasze, w sumie to broń przed naszymi dłoniami, które też są w wodzie. Nie żałujemy. Bierzemy sobie teraz drugą ścierkę, suchą. Może być mała, ponieważ przy wycieraniu tego smaru nie zmieniajmy miejsca, żeby wycierać to do sucha. Oczywiście wycieramy na razie z grubsza. Wkładamy na suchy papier. Psikamy w każdy zakamarek. Tą częścią akurat mamy najmniejszy problem, to jest mosiąc. Jego raczej rdza nam nie zje, ale i tak musimy go nasmarować, by po prostu tutaj zabezpieczyć sobie przerwę między nim a metalem. Ale to już akurat możemy, chociaż czemu nie. Niech i on ma. O. Wody nadal nie spuszczam, bo jeszcze będę drugim smarem psikać broń. Bo ten, co w tej chwili mam, to jest Brunox. I to jest po prostu do wybawiania wody z ciasnych miejsc. A drugi też jest Brunox, zielony. To jest do konserwacji. Mogę ich polecić z powodu takiego, że miałem inny specyfik. Niestety zrobię darmową reklamę. Inny specyfik, który mi sprzedał sprzedawca. Ale śmierdział tak, że w domu nie mogłem wyczyścić po prostu sobie broni. Taki był smród. Kupiłem Brunoxa, w tej chwili w domu to robię, nikt nic nie czuje. Przejdźmy do konserwacji i
składania broni do kupy. By Was nie zanudzić wycieraniem broni, w zestawie do czyszczenia jest takie coś. To się wykręca. Można sobie właśnie tutaj szmatkę fajnie wsadzić i wyczyścić lufę. W sensie wyczyścić, wysuszyć. Teraz po wysuszeniu kompletnym biorę tego właśnie zielonego drugiego Brunoxa i spsikuję całą broń. Nie żałujemy. Jak nie wiecie, ile psikać, to jak zacznie kapać, to znaczy, że jest dobrze. Tam do środka, jak napsikacie, nie wycierajcie tego. Niech sobie ten olej tam zostanie. On Wam nie zaszkodzi, aczkolwiek może tylko i wyłącznie pomóc. I wycieramy jeszcze raz broń drugą szmatką. Tym razem już wycieramy, ale bez zmiany miejsca. Niech po prostu niech ta szmata po prostu zaolejona cały czas jeździ po broni. Wygląda, jakby była sucha, ale ona jest tłusta. To też może nie wszystkim pasować. Oczywiście ona, jeżeli ktoś tam nosi ją gdzieś tam ze sobą, w jakiejś tam kaburze i tak dalej, ona zacznie wycierać się i częstsze będą takie czyszczenia. Nawet jeśli jej się nie będzie używać, w sensie może nie z wodą, ale sam olej, by po prostu ta broń była cały czas zabezpieczona. Dobrze, złożymy ją. Możecie jeszcze się spytać, co zrobiłem z innymi częściami, tak jak śrubki i sprężyny. Przed myciem rzuciłem je do takiej samarki. Napsikałem oleju. Po prostu je umyłem. I wyciągając, przecieram je ścierką, są ładnie namoczone, szybciutko się same czyszczą. No bo oczywiście nikt takich śrubeczek nie wrzucał do zlewu, bo mógłby je zaraz stracić. Teraz ja je rozłożę i przystępujemy do składania. Zanim przystąpimy do składania, mógłby ktoś się spytać, czy da radę zamienić śruby miejscami. Nie da rady. Tu każda śruba, jaką widzicie, jest niepowtarzalna i pasuje tylko do jednego miejsca, bo po prostu tak jak na przykład ta i ta mają podobne gwinty, ale długość, więc tak jak widzicie, nie idzie zamienić miejscami śrub. Dobrze, złóżmy go. Tą śrubę po dokręceniu nawet odkręcam o 1/4, by po prostu luźno ona pracowała. Wypaść Wam nie wypadnie, bo po prostu się nie wykręci, bo ona tu dolega wręcz aż do ściany, więc nie ma sensu jej dokręcać na mocno, skoro tu
wszystko pracuje. Tu wam musi wyjść. Nie wiem. U niektórych ta sprężyna wchodzi bardzo łatwo. U mnie ona nie wchodzi łatwo. Jeśli by ktoś miał jakiś problem z założeniem jej, no to doszłem do wniosku, do wprawy chyba, kwestią prób i błędów, jak ją wsadzić z powrotem. To jest naprawdę bardzo ciężko, przynajmniej w moim egzemplarzu. Wkładamy tutaj klucz. I siedzi. Dobrze. Sprężynka jak poczuję opór, dosłownie jeden obrót. W sensie pół. Ta część była tu. Po prostu i więcej już nie robię.
No jak ktoś dba, tak ma. To jest broń, która wypluwa z siebie około 4000 sztuk. Dbam o nią, bo mam nadzieję, że ze mną zostanie do końca życia. Nawet mi przez głowę nie przychodzi, by ją sprzedać. Po prostu ją bardzo lubię. Chętnie sobie bym kupił jeszcze jeden. W przyszłości na pewno to zrobię. W ten sposób wygląda moje czyszczenie broni po każdym strzelaniu. Nie mówię, że robię to dobrze albo idealnie. Inni to robią inaczej. Niech sobie robią. Zaprezentowałem wam, w jaki sposób ja czyszczę broń. Nikt w ten sposób nie musi. Po prostu pokazałem. A więc tradycyjnie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że was nudą nie zabiłem. Mam nadzieję, że komuś podałem to jakiś pomysł. Albo mu coś podpowiedziałem. Więc tradycyjnie dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć.